Chatka na skraju dżungli, dzień 11. Właśnie się minąłem z kierownikiem budowy, który jedzie z jakimiś dwoma wiadrami czegoś na budowę. No i cóż, chłopaki pracują, a ja sobie będę tutaj oczywiście równał ziemię, niwelował chwasty, gałęzie, jakieś tam korzenie wycinał po to, żeby mieć fajny ogródek. A, w nosy padało, więc mogło być trochę wesoło pod tymi plandekami chłopakom, nie? Musiałem się wrócić, bo się okazało, że skończyła się ropa, po mojej stronie jest woda i prąd. Prąd wiadomo z generatora, bo najbliższego słupa jest prawie kilometr, więc ja finalnie będę chciał zamontować panele słoneczne i tyle. A póki co pracujemy na generatorze, czyli na ropie. No muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że ta bateria będzie taka zużyta po dwóch dniach, ale to pewnie przez to, że oni tego wiatraczka używali. No bo oni tam mają co? Raptem kilka telefonów? No nic no, zobaczymy ile kosztuje panel. Jak będzie w znośnej cenie, to im kupię. No potem sobie sam zamontuję jako element na dachu. Wylądowałem w sklepie elektrycznym. Myślałem sobie, że rzeczywiście kupię tym pracownikom solarę. Ale kupię już taką większą, bo finalnie chciałem zamontować na dachu instalację 1000W. To i tak jest za dużo niż będę potrzebował, ale tak jak już mam ją montować, to przynajmniej sobie kupię taki jeden panel 200W, żeby już była 1/5. I pod 200W panel w zupełności wystarczy ten regulator napięcia, czyli ten co do tej pory używałem. Jak będziemy montowali mocniejszą instalację, to już będzie poważniejszy regulator napięcia, no ale to wiadomo, to później. Tak na dobrą sprawę ważne jest też to, żeby mieć z tymi pracownikami dobre relacje, żeby oni widzieli, że ja dbam, że nie mam gdzieś w dupie ich i tak dalej, więc skoro pokazywali, że bateria jest pusta, no to okej, bateria się schoduje w resorcie, ale ja już, żeby się nie martwili, że im prądu brakuje i tak dalej, że trzeba prosić, po prostu im zamontuję na polu solary. No i tyle. I coś takiego zostawię im na polu, żeby dbali. Nie jest dużo. 200W kosztuje $150. Misza jak prawdziwy kmer, jak widać zajebany sprzętem. Siadamy i jedziemy na pole. Specjalnie jadę powolutku naokoło, po jak najlepszych drogach. Po to, żeby mi się to przypadkiem pod wpływem własnego ciężaru albo jakiś wertepu po prostu w pół nie złamało. No nie powinno, będę ostrożny. Zapomniałem powiedzieć, bo tak, zawiozłem na pole co trzeba było zawieźć na pole. No i się okazało, że tam przy okazji obiadu kierownik budowy małą imprezkę rozkręcił, więc wypiliśmy po 3 piwka, teraz ja jeszcze jadę po zapas. No i no, buduję relacje z pracownikami, co tu dużo mówić, no. Nie wiem jak jest teraz na budowie u nas, no ale jak ja kiedyś robiłem na budowie, to też się piło, to był standard, więc mam do nich pretensje, byle było zrobione i tyle. Impreza z szefem trwa. A tymczasem dowiemy się coś więcej na temat kładzenia fundamentów tutaj, czyli tych takich właśnie bloków fundamentowych. Więc poukładali ładnie kamyczki i chyba je w miarę ubili. I na te kamyczki kładą właśnie zbrojenie. Czyli to będzie wyglądało w ten sposób prawdopodobnie, że oni teraz to zbrojenie jakoś będą tymi deskami ograniczać po to, żeby zalać to ostatecznie cementem. Ja jeszcze muszę pojechać po wąż, bo brakuje tu węża się okazuje, w związku z czym chłopaki nie mogą za bardzo mieszać cementu, ale to skończymy pić i wtedy pojadę. Teraz mamy coś takiego, że jest jeden zawór tutaj, czyli jak woda ma lecieć do studni, do beczki na dół, no to go otwieramy, jak ma lecieć do końca szlafem, to go zamykamy, tylko że zapomniałem, że tu potrzebne są dwa zawory, tak? Czyli też przydałby się tutaj drugi, no ale to już nieważne, damy radę. A wąż jest potrzebny do oczywiście mieszania cementu. Ale widzę, że nam wystarczył jeden, chyba 25 czy 30 metrowy. Teraz jeszcze kwestia tego, co zrobić z panelem słonecznym. Jest już popołudnie, więc chyba nie ma sensu za bardzo go teraz rozkładać. Po prostu nabiję akumulator i go przy zachodzie słońca chłopakom przywiozę. To wystarczy. Panel poczeka do jutra. Jutro go jakoś ładnie ustawimy gdzieś tam pod jakimś drzewkiem, żeby sobie spokojnie ładował ten akumulator. Tak będzie chyba najrozsądniej. Tak wygląda namiot pracowniczy tutaj u nas. Czyli generalnie żarcie.
gotowanie. O, wino ryżowe. Znam ten pojemnik bardzo dobrze. Czyli chyba dzisiaj będzie pite co nieco. Tam w ogóle śpi małżeństwo z dzieckiem, a tu śpią chłopy. No, kierownik jest bandlung, także on wraca na chatę do domu. I co tu dużo mówić? To jest trochę niepoprawne politycznie, co teraz powiem, ale powiem to. Całe te wszystkie ruchy feministyczne emancypacyjne, które generalnie w swoich pierwszych generacjach miały jakiś sens, jak chodzi o prawo, walkę o prawa kobiet i tym podobne, w kolejnych generacjach się dość mocno spatologizowały, po prostu próbują zaprzeczyć rzeczywistości, czyli że facet jest facetem, kobieta jest kobietą i nie ma równości, jest różnorodność i tyle. Nie wszystkie płcie są równe i nie wszyscy się do tego samego nadają. No i na rynku matrymonialnym w Polsce jest teraz jakiś dramat, ale generalnie rzecz ujmując, obie płcie siebie krzywdzą, ale tak czy siak akcje facetów są dużo niżej notowane niż kobiet swoją drogą. Ja tutaj patrzę, jaki zwykły gość, zwykły pracownik budowlany ma całkiem zajebistą żonę, naprawdę. Nie jeden Polak to by się za nią wow, tak obracał, a to jest zwykły robol tutaj. No bo tu nie ma socjalu, nie ma usłyszeń społecznych, facet jest facetem, kobieta jest kobietą, jedziemy na jednym wózku, nie ma sensu toczyć wojen płci. I jak chodzi o te relacje damsko-męskie, szczerze, ja od jakiegoś czasu w ogóle już nawet nie myślę o Europejkach, kompletnie nie. Poczciwe, spokojne, ułożone, stonowane kobietki są takie zajebiste. Generalnie te marki mi się nie za bardzo podobają, ale są takie perełki wśród nich, że wow. A ja nawet nie zauważyłem, że część fundamentów już się powoli wylewa. Tutaj jest tak prawie wylane. Tutaj jest już tak wylane. Czyli oni po prostu wykroili w miarę równe kwadraty tutaj w tej ziemi motykami i tyle. No. A reszta to jest beton. W sumie, biorąc pod uwagę tu, że tutaj, że tu nie ma czegoś takiego jak wietrzenie wodne, mrozowe, takie rzeczy, to właściwie w zupełności wystarcza tego typu konstrukcja, nie? I na koniec dnia pracownicy się ogarniają na tych deskach po to, żeby się nie obłocić, czyli coś, co znam dobrze z chatki w dżungli. I cóż, na razie wygląda to w ten sposób, ale z czasem pewnie zbudujemy całą tą wieżę, postument pod baniak z wodą, taki 3-metrowy, żeby trzymał mi ciśnienie w instalacji wodnej w domu, no ale to mamy na to czas, nie? Mamy na to 2 miesiące, chociaż w umowie jest 4, także to jeszcze chwilę zajmie. A ja już chyba mam misję na jutrzejszy poranek. Trzeba będzie wziąć parę bambusów, wyciąć z nich jakiś stojak i na tym stojaku trzymać panel słoneczny po to, żeby się gdzieś na ziemi nie obijał, żeby mi go nikt nie zniszczył. Także już wiem, co będę robił jutro rano. Jutro rano będę robił konstrukcję bambusową. Jak widać, postanowiłem zabrać sobie te bambusy i solary jeszcze dziś. No to co? Zrobimy to i tyle, no. Kmał, chodź. Jedziemy na pole. Stelaża wygląda w ten sposób. Z tyłu bambus, z przodu stelaż, tutaj deseczka na akumulator. Słońce wstaje na wschodzie, czyli tam. Potem przez cały dzień będzie się przemieszczało po linii horyzontu, więc nawet nie trzeba za bardzo się bawić z tym statywem. Wystarczy go przestawiać co jakiś czas i będzie dobrze. I tak główną rolę, jak chodzi, najwięcej słońca jest ta tutaj w stronę południa. Więc tu się najbardziej będzie ładował akumulator. No, tak to właśnie wygląda. 190 W. I czegoś takiego będę jeszcze sobie kupował chyba z 5 na dach chaty. Ostatnia rzecz dzisiaj do zrobienia, czyli zawieść już nabity na prostowniku akumulator z resortu moim budowlańcom. No i co, umyć się i już tylko chill. Szczerze powiedziawszy, nawet bym z nimi chętnie pochillował, ale jest za duża bariera komunikacyjna, co tu dużo mówić. To nawet jak chłopaki się angielskiego nie uczą w resorcie, to jednak oni coś tam kumają. W miarę sporo rozumieją, albo da się na ręce dogadać, ale są w miarę osłuchani, z niektórymi słowami się domyślają. No,
z nich wszystkich chyba Sinie idzie najlepiej, jak chodzi o komunikację, natomiast no nie ma co się męczyć. Tym bardziej, że no ja jestem Białas, to są Kmerzy, to nie są Kmerzy od nas z resortu, którzy są przywykli do nas, do Białasów, więc czuliby się dziwnie. Tak więc tak czy siak bym się za bardzo z nimi nie dogadał. Dzień dobry w ten kolejny piękny, tropikalny poranek. 12 dzień budowy chatki na skraju dżungli. Zacznijmy od pojechania na farmę w Ta Ang i zobaczenia, jak tam nasza farma się sprawuje. Chłopaki ponoć sprowadzili nowych ludzi i trochę tam się ich dużo narobiło. No zobaczymy. Zdronujemy, wyślemy inwestorom i wrócimy do budowy chatki na skraju dżungli. Przyjechałem z ciekawości w takie jedno miejsce. O, widzę, że trawa się sama zasiała, znaczy banan rośnie, nieźle. Bo jesteśmy na takiej górce, poniżej jest świątynia. Natomiast oni tu chyba chcą, z tego co jakiś projekt widziałem, zbudować Buddę. Tam jest jedna farma. Tutaj jest Banlung. A taki biały element na horyzoncie to jest z kolei ten Budda na wjeździe do Banlung. A druga farma w Ta Ang, gdzie właśnie jadę, jest w odległości niespełna 20 km. Gdzieś tam w kierunku tamtych górek, a mniej więcej tam o właśnie. Fajnie. Naprawdę dzieje się i widać, że to jest kraj, który się rozwija. Notabene, Kambodża ma wzrostu PKB 8% rocznie, tak więc no musi się po prostu rozwijać. Widać, jak wszystko się zmienia, wszystko się buduje, jak no, człowiek czyni sobie ziemię poddaną. Co to dużo mówić? Kurde, ale to się zmieniło, naprawdę. To było takie zarośnięte, takie dzikie na początku. Ledwo dało się w ogóle wjechać autem, a teraz? No... Pięknie się zmienia rzeczywistość, naprawdę. Z tego co mi wiadomo, to ta droga i tak finalnie nie jest skończona, bo jeszcze jest wypłaszczona i poprawiona pod potrzeby późniejszych zbiorów na plantacji, ale na razie jest okej. O! Widzę, że chłopaki też wycięli parę. Aha, kauczuków. No fajnie. Aktualnie mamy na miejscu 6 dorosłych i 10 dzieci. Białas. Białas! Pierwszy raz może Białasa widzieli. Takie kilkuletnie dziecko to mogło zobaczyć pierwszy raz Białasa, więc mamy 2 lata lockdownu, tak? A oni gdzieś tam żyli głęboko pod granicą wietnamską wśród kauczuków. No ta rzeczywistość się pozmieniała tutaj naprawdę. No taki kmerski porządek. No to już sobie ludzie sami żyją jak chcą, nie? Robota jest wykonywana, plantacja jest pod opieką, także to jest najważniejsze. A to, że Kmerzy sobie tak żyją, to już jest ich sprawa. A kto to? Szarik, zapomniałem, że mam psa. Ty, zapomniałem, że mam psa, a pies jest na farmie, bo wcinał śmieci w resorcie niestety. Nie udało się dziada oduczyć, więc za karę go chłopaki wzięli na farmę. Znaczy za karę. Też ma dobrze. Tylko że z Kmerami. Sytuacja na polu sprawdzona. Żegnamy się z psami i wracamy pilnować ziemi. No, Szarik jest zdecydowanie bardziej domowy, taki, że pilnuje miejsca, bo Kmał jest ekspedycyjny, przecież on długie kilometry ze mną biegnie na moją działkę, żeby się przebiec. Przerwę obiadową. To jest typowe w Kambodży, że tak między 12 a 1 jest właśnie przerwa obiadowa i nie ma roboty. Udało się już podpiąć baterię do panelu słonecznego, to jeszcze pokażę. Na razie ja sobie też chilluję, bo jest to gorąca część dnia. Zebrałem się, żeby wstać. Już tak nie grzeje. Natomiast jak wyglądają fundamenty? No są stopniowo, jak widać, wylewane. Tu już o, wyschło nawet. I właśnie żółkami są powyznaczane precyzyjnie punkty, z tego co widzę. Tutaj niektóre z tych fundamentów są ograniczone deskami. Chciałem wiedzieć, zarejestrować, mianowicie jak chodzi o wylewanie tego betonu. No to co, mamy tutaj cement, mamy piasek, mamy kamienie takie drobne. Pani to miesza, jak
wiaderku, pan przychodzi, no i to rozprowadza. Także taka jest technologia. Żadnych tam betoniarek i podobnych rzeczy nie ma. Tu się po prostu zaprawę miesza ręcznie. No i też pamiętajmy, że wiele rzeczy można sobie teoretycznie odpuścić tu w porównaniu z Europą, no bo tutaj chata nie jest wystawiona na takie oddziaływania klimatyczne jak u nas, więc generalnie jest ok. Widziałem dom partii jest naprawdę zajebisty, więc myślę, że tu też będzie fajny poziom. No, a tu mamy już taki bloczek fundamentowy, stabilny. Jeden z kilku już zastygnięty tak na dobrze. Fajnie. A to, co chłopaki zbijają z drewna, to jest taka konstrukcja, którą będą osłaniali te zbrojenia. Po to, żeby móc zalać to betonem. No i to będzie wiadomo, wielokrotnego użytku. A jak już się stworzy ławę fundamentową i tą konstrukcję zbrojoną, no to będą tu systematycznie wypełniali cegłami. No to wiadomo, dzień po dniu, powolutku. Ale zajebiście. Chatka na skraju dżungli, dzień 13. Podpórki na dole są chyba po to, żeby beton nie wylewał się. A to z kolei już takie o dodatkowe trzymacze. Wnętrze jest nasmarowane. Wydaje mi się, że to jest jakaś raczej nie ropa. Raczej stary olej, no bo tutaj stary olej też ma swoje zastosowanie w Kamborzy. Po to, żeby beton nie przygierał za mocno do konstrukcji. A samo mieszanie elementu spajającego jest banalnie proste. Cement następnie jest obsypywany drobnymi kamyczkami. Potem chłopaki dają piasek, wodę, no i mieszają tutaj. I wiaderko po wiaderku systematycznie kładą fundamenty. O właśnie, to jest ten moment, który chciałem uchwycić. Bardzo ładnie. Jak tam? Coś, czego się nie spodziewałem, no bo w sumie rzeczywiście w tropikach jest cieplej, jest sucho, no i mamy też porę suchą i rzeczywiście ten beton nadspodziewanie szybko wiąże. Ja się czegoś takiego zupełnie spodziewałem. No ale co, no zrobili ładnie, tak? Jest symetryczne? No jest symetryczne, trzyma się. No i zajebiście. No wiadomo, że też musi doschnąć na pewno. Ale finalnie, no, normalnie jest, że robię to, no.
nie jest jakoś idealnie równe, jak chodzi o to. Najważniejsze jest chyba to, że no, klocek betonowy jest ten, jest równy. To jest najważniejsze. No to w sumie mamy 3 takie konstrukcje właśnie drewniane. Tam jeszcze chłopaki zakładają 3. Tutaj 2 jeszcze stoją. A tu już jest droga też gotowa. I tak dobiega końca dzisiejszy dzień roboczy u nas na polu. Robi się ciemno, kupiłem zgrzewkę browarów dla chłopaków. Posiedzę z nimi trochę. Ktoś tam spróbuje pogadać. Wypijemy, zintegrujemy się. No, niech wiedzą, że Misza dobry barank. Człowiek jest z siebie dumny, powolutku. Tak po cichutku, ale jednak systematycznie. Chłopaki się myją, kobiety gotują. Za chwilę odpalimy browara i będziemy chillować. Finał skończyłem z chłopakami. Tutaj jest trochę ciemno, mało widać, ale jest wesoło. Tylko nie mogę ich za bardzo rozpijać, bo tu mają pracować. No ale na razie jest pierwsza taka integracja w końcu. No, Dziul mój.